Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest Agnieszka Włoch, scenarzystka, reżyserka oraz założycielka Teatru Zapadnia w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, dzień dobry. Spotykamy się tutaj nie bez przyczyny, ponieważ cały teatr wrócił zza oceanu z wieloma, naprawdę wieloma nagrodami. Chciałbym właśnie porozmawiać z Panią właśnie o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilku tygodni. Chciałbym zacząć od złożenia gratulacji. To faktycznie duży wyróżnik. Na pewno w historii Państwa Teatru zapisze się ta historia złotymi zgłoskami. Czy się Państwo w ogóle spodziewaliście, że zdobędziecie tyle nagród podczas tego 16. Festiwalu Międzynarodowego Teatrów? Dziękuję za gratulacje. Tak, jest to dla nas bardzo duże osiągnięcie i wróciliśmy ogromnie podekscytowani. Czy się spodziewaliśmy? Ten spektakl prezentowaliśmy 2 lata temu na festiwalu w Stanach Zjednoczonych i spotkał się on z bardzo dużym uznaniem. Tam też zdobyliśmy nagrodę za najlepszy spektakl, więc byliśmy świadomi tego, że nasz spektakl ma dużą wartość. Ale w porównaniu z innymi zespołami nigdy nie wiadomo, jak będzie odbierany i inne zespoły też prezentowały wysoki poziom, więc mieliśmy nadzieję, że otrzymamy nagrody za spektakl. Szczególnie po występie, kiedy dostaliśmy owacje i brawa na stojąco i bardzo dużo słów uznania ze strony publiczności i jurorów, więc mieliśmy dużą nadzieję, że te nagrody dostaniemy, ale na pewno nie spodziewaliśmy się aż tylu nagród. Mowa o 16. Festiwalu Teatrów, Międzynarodowym Festiwalu Teatrów, który odbył się w Kanadzie, a dokładnie w mieście Liverpool. Tak, w Liverpoolu, to jest prowincja Nowa Szkocja w Kanadzie. Po raz pierwszy byliśmy na tym festiwalu. Też to było dla nas duże zaskoczenie, oprawa tego festiwalu, sposób organizowania festiwalu, więc było to dla nas nowe doświadczenie na pewno. I w tym festiwalu wzięło udział 12 zespołów, 12 teatrów z całego świata. Więc byliśmy wśród tej 12 zakwalifikowanych. Bo... I to był tylko jeden teatr z Polski? Tak, byliśmy jedyni. Reprezentowaliśmy Opole oczywiście. Jesteśmy dumni z tego, że możemy Opole reprezentować po raz kolejny. Mogliśmy. No i reprezentowaliśmy Polskę. Tak, tak, byliśmy jedynym teatrem. To całe wydarzenie trwało tak naprawdę tydzień. To nie było jednorazowe takie wydarzenie jednego dnia. Mieliście okazję właśnie być przez 7 dni w Kanadzie. Jakie wspomnienia tam zostawiliście? 7 dni razem z podróżą ta wyprawa trwała. Po pierwsze prezentacje innych teatrów. To jest zawsze duże doświadczenie, takie karmiące, ponieważ możemy zobaczyć, jak realizowany jest teatr w innych krajach, jaka jest emocjonalność tych teatrów, jakimi środkami wyrazu inne teatry z innych kultur też posługują się, bo był tam i Egipt, i było Maroko, i był Meksyk, ale była też Gruzja, były Stany Zjednoczone, Teatr Kanadyjski, Szwajcaria, Włosi. Więc mogliśmy zobaczyć, jaki rodzaj teatru uprawiany jest w innych krajach, o czym aktorzy, twórcy tych teatrów mówią, co jest dla nich ważne, więc na pewno to jest takie najważniejsze dla nas doświadczenie. Ale oprócz tego oczywiście wzajemna wymiana, rozmowy po spektaklach, nawiązanie relacji z innymi ludźmi z innych teatrów. No i doświadczenie gościnności Kanadyjczyków. To było niezwykłe, ponieważ w tym małym miasteczku, w którym organizowany był festiwal, cała społeczność tego miasteczka, prawie cała, była zaangażowana. I widać było, że to miasto żyje festiwalem.
Ogromna rzesza wolontariuszy, którzy włączyli się i w organizację, i realizację tego festiwalu. To było zadziwiające. I tak zastanawialiśmy się też, czy u nas taka formuła byłaby do zrealizowania na przykład w Opolu, żeby włączyć społeczność miasta, mieszkańców i żeby wytworzyć taką wspólnotę, która realizuje wspólny, tak piękny cel. Także to pod wrażeniem tego byliśmy również. A ponieważ festiwal odbywał się na wschodnim wybrzeżu nad oceanem, to oczywiście odwiedziliśmy plażę też, pooddychaliśmy tym oceanicznym powietrzem i te piękne widoki też nas nakarmiły. Już wspomnieliśmy w tej rozmowie o tych licznych nagrodach, ale o jakim spektaklu my tak naprawdę mówimy? Co Państwo zaprezentowaliście? No zaprezentowaliśmy Symbiozę. To jest spektakl, który gramy już kilka lat. Nieczęsto, bo zajmujemy się realizacją nowego spektaklu, ale Symbioza to jest nasza produkcja taka szczególna, ponieważ ona jakieś elementy, jakieś nasze wewnętrzne kawałki. Tam jest dużo projekcji z naszych doświadczeń i ten spektakl w ogóle powstawał długo bardzo, bo słuchajcie, to były 4 lata takich głębokich analiz, dotykania trudnego tematu, szukania inspiracji, ale też wiele rozmów z różnymi kobietami przeprowadziłam, które opowiadały o swoich relacjach z matką, bo o tym jest Symbioza. I to wszystko zostało włączone do spektaklu, przełożone na środki sceniczne. Więc jako, że jest to spektakl bardzo taki osobisty, nie tylko mój, ale również moich aktorów, aktorek, jest w tym spektaklu dużo prawdy, to myślę, że dlatego on spotyka się z takim odbiorem też bardzo osobistym i bardzo emocjonalnym. Na tyle emocjonalnym, że spowodował owację na stojąco podczas tego wydarzenia. Tak, myślę, że nie tylko forma tego, sceniczna forma tego spektaklu, bo myślę, że ona jest też atrakcyjna bardzo w odbiorze, bo jest tam i muzyka na żywo, i jest dużo ruchu, jest taniec, my operujemy symbolem, operujemy metaforą, więc dajemy taką możliwość też indywidualnej interpretacji, ale sam przekaz, ten temat jest bardzo ważny i dotyka czegoś takiego głębokiego, czegoś skrytego, co próbujemy często maskować, a co jest niezmiernie ważne. I kiedy pokazaliśmy, wypuściliśmy to, otworzyliśmy to, co jest w tym ukryciu, kiedy pokazaliśmy ten cień, no to ja myślę, że wiele osób odetchnęło, że tak można, że to jest taki rodzaj katarzis też. Spotkaliśmy się z niezwykłym odbiorem też aktorek z Teatru Szwajcarskiego, które po naszym spektaklu stwierdziły, że nie idą na następny spektakl, ponieważ chcą pozostać w naszym spektaklu jeszcze. Że to było dla nich tak piorunujące, tak uderzające, tak mocne, tak wzruszające, że mają potrzebę pobycia w tym jeszcze. Czyli można powiedzieć, że teatr jest taki uniwersalny, jeżeli mówimy tu o język, no bo jakby nie patrzeć, wiele krajów, no to mogą być jakieś bariery językowe. Ten angielski jest takim uniwersalnym językiem, ale ta mowa sceniczna, ten teatr, chyba to jest coś, co was wszystkich łączy, wszystkie środowiska teatralne w całym świecie. Tak, my też operujemy bardzo dużo ruchem, gestem, obrazem, symbolem. Mamy słowo w naszym spektaklu, ale tego słowa nie jest dużo. I to słowo, które się pojawia, przetłumaczyliśmy na język angielski. Dziękuję Tomaszowi Pilchowi, który nam świetnie ten tekst przetłumaczył. I trochę mieszamy ten język angielski z językiem polskim. Znaczy, te kluczowe kwestie wypowiadane są w języku angielskim, ale powtórzenia, bo tam jest dużo powtórzeń,
są już w języku polskim i zdecydowaliśmy się na taki zabieg, bo jednak emocjonalność naszego języka jest niezwykła i to brzmienie języka polskiego jest też w odbiorze bardzo istotne. W związku z tym zachowaliśmy trochę naszego ojczystego słowa. Wróciliście już do Polski, więc jakie dalsze plany są Teatru Zapadnie? Pracujemy nad nową produkcją. Mam nadzieję, że w ciągu najbliższego pół roku odbędzie się premiera. Nowy spektakl nosi roboczą nazwę Szepczące w ciemnościach, więc też będzie o wydobyciu tego, co ukryte. Rzucenie światła na to, co gdzieś tam w tych ciemnych czeluściach się czai. I nasze plany to praca, praca, praca nad nowym. Mamy zaproszenie do Kanady na ten festiwal za 2 lata, bo co 2 lata się odbywa. Nie musimy przechodzić już selekcji, tego etapu selekcyjnego. Więc z nowym spektaklem być może do Kanady za 2 lata pojedziemy. Mamy zaproszenie do Stanów Zjednoczonych. No i zobaczymy. Chcielibyśmy pograć w Opolu, chcielibyśmy pograć w Polsce ten spektakl, ale na razie pracujemy. No to będziemy wyczekiwać. Będziemy wyczekiwać zatem efektów. Jeszcze raz serdecznie gratulacje. Dziękuję. I jak najwięcej sukcesów tak naprawdę na tej międzynarodowej drodze, ale też i tej naszej tutaj lokalnej. Opole w rzeczywistości ma się czym pochwalić. Nieczęsto się zdarza, żeby teatr polski wystąpił na międzynarodowym konkursie, w szczególności jeżeli tutaj mówimy o Opolu. Więc to jest naprawdę bardzo duży wyróżnik i myślę, że gospodarze miasta, przedstawiciele miejskich instytucji kultury i także Młodzieżowy Dom Kultury, w którym się znajdujemy, jest na pewno z Państwa bardzo dumny. Ja też mam taką nadzieję i przy okazji chciałabym bardzo podziękować miastu, które nas wspiera. Ten wyjazd nie odbyłby się, kolejna nasza wyprawa zresztą nie odbyłaby się bez wsparcia Wydziału Kultury. Panie Prezydencie, dziękujemy. Zawsze możemy na Pana liczyć. Myślę, że następnym razem też. Ale serio, ogromnie jesteśmy wdzięczni, bo czujemy, że mamy to uznanie w mieście, więc ogromna wdzięczność dla miasta i dla wszystkich osób, które nas wspierają. I z tego miejsca też chcę podziękować dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury Elżbiecie Marciniszyn za wsparcie nas. Myśmy też zbieraliśmy pieniądze na portalu zrzutka.pl, żeby dozbierać, więc naszym darczyńcom też dziękujemy. No i ja też chciałabym bardzo podziękować mojej ekipie, mojemu zespołowi. Pracuję z niezwykłymi ludźmi i to nasze spotkanie nie jest przypadkowe. Myśmy się jakoś tak połączyli duchowo mocno. I tego typu produkcje, które są tak głębokie, możliwe są dzięki tej wymianie, która jest między nami, dzięki zaufaniu, które do siebie mamy i odwadze, którą wszyscy w tym zespole mają, żeby mówić o tak ważnych, trudnych i kontrowersyjnych rzeczach, bo ruszenie figury matki jest kontrowersyjne, szczególnie w Polsce czy w kulturze katolickiej. Więc moja Zapadnio, dziękuję Ci bardzo. Już nie muszę mówić, jak utalentowana jest to grupa. My również dziękujemy. Naszym gościem była pani Agnieszka Wok z Teatru Zapadnio. Dziękuję bardzo.